Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że ten projekt ustawy w końcu trafił i on jest kolejnym klasycznym przykładem, o którym można powiedzieć lepiej późno niż wcale albo lepiej późno niż za późno, bo zwłaszcza przedsiębiorcy z branż energochłonnych mieli obiecywane, że ten projekt ustawy wejdzie w życie nie później niż od 1 stycznia tego roku. Ci przedsiębiorcy działają na rynku globalnym. Dla nich konkurencją są przedsiębiorcy z innych krajów, którzy mają dostęp do energii elektrycznej znacząco tańszej niż w Polsce. Warto o tym wiedzieć, że Polska dzisiaj, polscy przedsiębiorcy płacą za energię elektryczną jedną z najwyższych cen w Unii Europejskiej i są przez to zdecydowanie mniej konkurencyjni. Towary przez nich wytwarzane siłą rzeczy są droższe. W związku z tym rozwiązanie zaprojektowane w ustawie w jakiejś części będzie ich wspierać i dlatego ustawę warto poprzeć. Warto wiedzieć o tym, że dotyczy to ponad 1000 przedsiębiorstw tej części energochłonnej. Dotyczy to kilku milionów ludzi, którzy Polaków zatrudnionych w tychże przedsiębiorstwach. Oczywiście ja mam świadomość i o tym przed chwilą powiedział pan minister, że to nie jest tak, że im pomożemy i coś jest za nic. W tym przypadku jednak wszyscy jako Polacy w jakiejś części poniesiemy te koszty. I mówię to z dużym smutkiem, bo to jest efekt zaniechań działań albo złych decyzji związanych z rynkiem energii w ogóle w całości w Polsce, bo o słynnych już i błędnych decyzjach związanych choćby z elektrownią w Ostrołęce i słynnych dwóch betonowych wieżach i miliardach złotych tam zainwestowanych i teraz już rozbieranych w tych wieżach. To jest jeden z przykładów, ale błędnych decyzjach związanych z Turowem, awariach w Bełchatowie, czy błędnych decyzjach związanych z blokadą rozwoju odnawialnych źródeł energii. Słynne 10K związane z wiatrakami. To jest jeden z kolejnych przykładów, które doprowadziły do tego, że Polska dzisiaj i polscy przedsiębiorcy muszą płacić tak wysoką cenę. Ja też czasami słucham, a nawet nie czasami, dość uważnie słucham tego, co rząd ma do zaproponowania w części dotyczącej przyszłości związanej z rynkiem energii, z energią elektryczną głównie w Polsce. I na to patrzę ze smutkiem, bo wszystkie te plany są odłożone w czasie. Farmy elektrowni wiatrowych morskie mają powstać około roku 2030. Blok w energetyce jądrowej, rząd pisze, że w 2033. Eksperci mówią, że nie ma żadnych realnych szans na to, ale a papier cierpliwy przyjmie wszystko. Tylko konsekwencja takich błędnych decyzji i zaniechań spada niestety na przedsiębiorców, spada niestety na Polaków i niestety te rzeczy nie da się przenosić, te procesy i problemy związane z energetyką na jakąś zbyt odległą przyszłość, bo my szybciej niż myślimy, a już ponosimy konsekwencje związane z wysoką ceną energii, a szybciej niż myślimy, będziemy stali w Polsce przed poważnymi problemami dotyczącymi wyłączania bloków energetycznych, tych starych, związanych z węglem brunatnym czy węglem kamiennym, bo po prostu dożyły swojej śmierci technicznej. I szybciej niż myślimy, będziemy stali przed poważnym problemem kolejnych wzrostów cen energii, dlatego że choćby uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych stale, systematycznie i znacząco rosną. Więc panie ministrze, ta ustawa jest plastrem na poważną ranę. Ona problemu nie załatwia i ustawę pewnie przyjmiemy zarówno z poprawkami dość jednogłośnie, jednomyślnie w Senacie, ale jeżeli rząd natychmiast nie położy poważnych rozwiązań dotyczących energetyki, to w najbliższych miesiącach, jeszcze w tej kadencji, będziemy widzieć, z jakimi poważnymi problemami musimy się zmagać z powodu zaniechań obecnej ekipy rządowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.